Panie marszałku, pani marszałek, przepraszam. Ale panie marszałku również, cieszę się, że pan przyszedł. Mam okazję publicznie wykorzystać tę minutę, zapytać, kiedy pan mnie przeprosi w związku z wyrokiem sądu. Ale cieszę się również, że pan marszałek tutaj Terlecki jest, bo on w odróżnieniu od pani posłanki Bartuś cokolwiek rozumie. Panie pośle Terlecki, czy pan wie, że państwo w uchwale, którą nam zaprezentowaliście, którą kompromitujecie Sejm, napisaliście w odpowiedzi na słowa jednego polityka w jednym wywiadzie, w jednej gazecie, obraziliście wszystkie demokracje europejskie. Napisaliście, że one są młode, niedojrzałe i mają autorytarne doświadczenia. Chciałem, panie marszałku, zaapelować do pana i poprosić pana o to jako historyka, żeby pan autorom tej uchwały, czyli sztabowi PiSu z Brudzińskim na czele, wytłumaczył, że Francja, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy mają dłuższą tradycję demokratyczną niż od II wojny światowej. To jest po prostu niehistoryczna nieprawda. I chciałem pana jako historyka poprosić o to, żeby pan wytłumaczył im, że doświadczenia autorytarne Polska również ma. Chociażby sanacyjne, chociażby pisowskie. One też są autorytarne. Więc mam do pana prośbę jako do historyka. Niech pan się otrząśnie, nie piszcie w uchwałach nieprawdy i nie twórzcie uchwał, które w odpowiedzi na niemądrą wypowiedź jednego polityka obrażają całe narody. Dziękuję. Całe narody, całe społeczeństwa demokratycznych, europejskich Dziękuję. Państw. Bo Polska, panie marszałku, potrzebuje współpracy z Niemcami, z Wielką Brytanią, z Francją, Włochami, a nie wojny. A nie wojny, Dziękuję która jest wynikiem fobii Jarosława Kaczyńskiego i potrzeb jego kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo, pan poseł.